Pamiętam w zeszłym listopadzie pana, którego znalazłem zawiniętego w linoleum. Padał deszcz, było bardzo zimno. Była 20, 21. Gdybym nie zauważył butów, które wystają z tego rulonu, to byśmy pana nie uratowali. Tak. Ten pan by został do rana i hipotermia by zrobiła swoje. Setki godzin spędzonych na ulicach Warszawy, w ośrodkach dla bezdomnych, w domach dla uchodźców. Tysiące założonych opatrunków i wyleczonych ran. Wiele godzin rozmów i porad psychologicznych. 20 wolontariuszy i tylko jeden zardzewiały, rozpadający się już ambulans, bez którego nie dojadą do swoich pacjentów. Nowa karetka jest koniecznością i ich marzeniem, a jeśli im się uda, będą mogli dalej nieść pomoc, przywracać godność i uśmiech na twarzy ubogich i bezdomnych.